Dziękuję pani poseł. Zamykam dyskusję, ale informuję jednocześnie, że to będzie w taki sposób przebiegało. Prezydium Sejmu najpewniej już się nie będzie spotykało w tej sprawie, ponieważ jest wniosek zgłoszony formalnie, żeby oba projekty ustaw skierować do Komisji Nadzwyczajnej, która dopiero, jeżeli ten wniosek zostanie przegłosowany, co nastąpi jutro. Jeżeli Sejm propozycję przyjmie, to będziemy powoływać Komisję Nadzwyczajną. Taka jest procedura. Jeżeli nie, to wrócimy do propozycji przygotowanych przez Prezydium Sejmu, czyli projekt rządowy do skierowania projektu rządowego do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz dodatkowo do Komisji Zdrowia, a projektu poselskiego do Komisji Kodyfikacyjnej. Taka będzie propozycja. Ponieważ ktoś z państwa posłów zgłaszał, żeby do komisji kierować projekt, rozumiem, że chodziło o propozycje, które przygotowało Prezydium Sejmu. Dziękuję bardzo. Jak powiedziałem, oba projekty ustaw będziemy głosować nad tym wnioskiem o skierowanie do Komisji Nadzwyczajnej w bloku głosowań.